Pani udało się otrzymać tytuł międzynarodowy, była Pani też mistrz nastolatek. Jak Pani w ogóle to wspomina? Co takiego najważniejszego Pani z tego okresu pamięta? Nie byłam mistrz nastolatek. A mistrz studentek. Mistrz studentek, tak. Nie tyle mistrz studentek, to były wybory na najmilszą studentkę Krakowa i najmilszą studentkę Akademii Rolniczej, także faktycznie te tytuły najmilsze mają. Oczywiście te tytuły, to jest bardziej taka zabawa podczas juwenaliów, ale generalnie to od tego się zaczęło, ponieważ właśnie szacowne jury, Ania Szałapak, Dorota Pomykała, Grzesiu Turnał, to oni po wyborach na najmilszą studentkę Akademii Rolniczej mówią: Ewunia, są wybory na Miss Małopolski, my uważamy, że masz ogromne szanse, dziewczyno, idź. Dorota mnie wzięła do siebie na warsztaty aktorskie, ona pierwsza uczyła mnie ruchu scenicznego, make-upu, więc dozgonnie będę jej za to wdzięczna. I to wszystko spowodowało, że dobrzy ludzie, którzy na mojej drodze stanęli, zmobilizowali mnie, abym spróbowała swoich szans w konkursie Miss Polonia i oczywiście nie żałuję, bo w 92 roku właśnie tą koronę założyłam na głowę, a ta korona z kolei wywróciła mój świat do góry nogami, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Zupełnie inaczej by się pewno potoczyły moje losy, gdyby nie to, że 26 lat temu została Miss.